Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims Średniowiecza. Nasza Magdalena Wielka tutaj jeszcze sobie smacznie śpi, a my dzisiaj będziemy gotować zupę ziemniaczaną. Bowiem, tak, ja nie przeuważyłam, tam mi pisaliście, że zaniosłam mu tą z tych kurczaków, ale on gdzieś tam w międzyczasie powiedział, że A nie, bo kurczaki, B to ziemniaki. Dobrze, więc ja sobie ogólnie teraz sprawdzę, przygotuję jedzenie. Ja że nie mam nic do pisania. O, czekajcie, mam jakąś karteluszkę. Będę musiała spisać te wszystkie, wiecie, poszczególne produkty. O, patrzę na tego. Co ty tutaj skrobisz sobie? Co to w ogóle o to jest? Co? Okej. Coś tu dziwne rzeczy się dzieją. A, myj podłogę, myj. Dobra, królowo, ty jesteś już stosunkowo wyspana, proszę wstać. Obowiązki czekają, proszę. Tutaj mamy traktat o pokoju, podpisać, wydać edykt. No, a, i pisaliście mi tyle razy, czego ja oczywiście zawsze musiałam zapomnieć, że na nią trzeba kliknąć, zawołać o strawę i ja dostanę. Dobrze, robimy teraz zupa z ziemniaków. Cebulowa, grzybowa, mięsna, rybna, dzika, gołe... O, z dzika bym zjadł. Miecznika, pstrona, turbota, wieloryba, węgorza... Jest ziemniaczana, potrzebujemy pyry. No to dobra, to nie będę tego pisała, bo jedną pyrę spamiętam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest, zawołaj strawę. Jeść, jeść! Ja jestem głodna! Jeść! Dobra, to ja może przez ten czas się wykąpię, bo dawno się tak po królewsku kąpałam. O, mamy strawę, to się najemy, będziemy o tutaj w pełni... Te, wypad! A, ja dostałam pełną michę. A co dostałam? Przecier fasolowy na słodko. A nie mogłeś zrobić mi tej zupy? Bym miała z głowy. No ale dobra. Idziemy, słuchajcie, tutaj sobie... utrzymamy sobie pokój. I sobie... edykt chcę zrobić. A, i tutaj ocenić tą sytuację polityczną. Mówiliście, żebym sobie to zobaczyła. To sobie zaraz to ogarniemy. Dobra, to już mamy, pięknie zatrybiło. Halo! Zejdź, panie, bo ja tu mam ważne sprawy, tak? Bo mówiliście coś tu. Tu są minerały, tu są te. A, ja już wiem, co wy mówicie, że jak będę miała hajsy, to że ja mam sobie kupić coś tam i mi się o tutaj o te inne państwa pod tego wywują. No, dobra. W każdym razie, królowa szczęśliwa, robimy edykt. Wprowadzimy sobie to. Głosowanie za 2 godziny, spoko. To słuchajcie, my przez ten czas sobie pójdziemy na kram miejski. Gdzie ten kram miejski? Czekajcie, bo do oceanu już doleciałam. Nie, no gdzie był kram miejski? O, kościół się nagle nam pojawił. Tu był kram miejski. Wybierz się do kramu, kupimy sobie ziemniaki. Ile my w ogóle hajsów mamy? 3600. No, tako. Więc może uda nam się właśnie jakieś to kupić, co wy mówiliście. Dobra, z papu poproszę ziemniaka. Można według, tak, dziękuję. Jest ziemniak. Do koszyka 1. I tutaj różne, czekajcie sobie, zobaczymy. A, to nie tu, obiekty może. A nie, o to nie chcę. Macie, jest mapa. I w sumie nas na nią stać. To co, brać? Zaraz zobaczymy. O, i jest jeszcze ta mapa. O, ta jest tańsza. To tańszą może na początek weźmy, no bo... Wiecie, trzeba jakieś jednak coś w skarbcu mieć. Dobra, królowa wróć. Na pewno ziemniaczana? Na pewno. Gdy Lady Magdalena Wielka zbliżyła się do centrum miasta, zauważyła zbierający się wielki tłum. Ku swojemu zaskoczeniu stwierdziła, że grupa obywateli stoi bezczynnie, przelewając się kilku mieszkańców, obrzuca elfkę twardymi jak skała pomidorami. Wynoś się stąd, woła tłum. Nie chcemy tu takich jak ty. Magdalena na moment zetknęła się spojrzeniem zdręczoną dziewczyną. Powstrzymaj tłum. To nie jest w porządku. Ktoś musi powstrzymać ten tłum. Wycofaj się. Magdalena naprawdę nie ma czasu, by się w to teraz mieszać. Lepiej będzie wtopić się w tłum i oddać. Oczywiście, że ja tutaj reaguję. Po pierwsze, nie wolno śmiać się z dziwolągów. Po drugie, ja elfy lubię. A po trzecie, bo tak.
O, właśnie udało się wypełnić osiągnięcie Elfia Wyprawa za 5 punktów do poziomu osiągnięć Wszechwidzącego. Elfia Wyprawa zdobyć mapę do Elfestowa. A dlaczego ja sobie kupiłam mapę? Bo ja sobie kupiłam mapę. Do Elfestowa, do... A ta do Elfestowa przypadkiem ona nie kosztowała 3000? A teraz dostałam za free? No, Ileni Magdalena rzuciła się w środek tłumu, osłaniając dziewczynę przed pociskami. Powstała i odezwała się do... powinno być tłumu, nie tłumu. Ludu miasta ma dziogród. Delikatna skóra i szpiszaste uszy nie czynią z niej bestii. Czyż ona nie oddycha tym samym powietrzem, co my? Czy nie jest tej samej strawy? Jedyna różnica między wami a nią to wasz brak sumienia. Tłum powoli się rozszedł, jeszcze nie żywiąc miłości do dziewczyny, ale już z niepewnością w sercach. Dziewczyna zebrała się i powiedziała: dziękuję, jestem księżniczka Elaine z ukrytego królestwa elfów Elfestorowa. Tak, Strowa. Weź tę mapę, wskażę ci położenie naszego domu. Potem księżniczka odbiegła, nie wyjaśniając, dlaczego w ogóle się tu znalazła. No, więc mamy dobre przygody z elfami. Całkiem spoko. Co to? Mina lądowa. A coś z tego pamiętam. Dobra, my teraz wracamy do domu. A bo wiecie co, nie wrócimy, tylo ja chcę jeszcze raz się wybrać. Chcę zobaczyć, czy właśnie to nie jest ta mapa do tego elfes. O, ja chciałam za rękodziełami. I co? Nic nie wyszło. Jak zwykle... Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Pokażcie. Tak, ona kosztowała 3000, my dostaliśmy za free. Dobra. Znowu? Magdalena minęła róg w gwarnej wiosce i niemal wbiegła na młodego niziołka ubranego w przeżarty przez mole. Aha, to ten, co chciał nam coś sprzedawać. Dobra, nie, ja nie mam kasy, spadaj. To już raz było. No. Nie obrazi się. Dobrze, a co my możemy z tymi mapami zrobić? Czekajcie. Nic w sumie teraz nie możemy. Może w pałacu będziemy coś mogli zrobić. Zobaczymy. No, wracamy na razie. Wracamy, ja muszę jeszcze jeden edykt zaproponować. Dobra, śmigaj tu królowo tymi krótkimi nóżkami. O, wróciliśmy. Dzień dobry bardzo. Zaraz, bo ja tu muszę dodatkowy edykt dać. I oceńmy tą sytuację, bo... opodatkuj eksport klejnotów i wyślij nadwyżkę łajna. Dobra, podatki zaproponujemy. Typowe w sumie, nie? No dobra, no i ja mam te mapki, ale co w związku z nimi? Jakie się używa? Czekajcie. Okazująca kurs na nieznaną wyspę. Aha, czyli ja bym teoretycznie... Czekajcie. Dajcie to. Tak, ja mogę sobie podróżować. A wiecie co, jak zrobimy tą misję, to my sobie może popodróżujemy wtedy. Dobrze, a na razie tak, idziemy gotować sobie kartoflankę. Przygotuj jedzenie. Ziemniaczana, okej. Okay. Bo ten nasz krabi król to, czy tam bandyta to on już tam nam z głodu padnie. Dobra, dawaj tu. Tak, i dostarcz strawę do jaskini. Już. Gdzie ta jaskinia była? Gdzieś tu. Dobra, mamy. Dostarcz strawę, okej. Okay. Ach, wyborna zupa. Normalnie popijam do takiej zupy syrop, ale ostatnio czego chcę, to opity krabi bandyta żyjący pod miastem ma dziogród. Dobrze. No, właśnie tam. No dobra, już. Jest. Lady Magdalena Wielka pomyślała, jakie jedzenie może przygotować? A jeśli jedzą tylko ryby? Zadała sobie pytanie. No cóż. Te kraby najedzą się jak królowie. Zawrzyj sojusz. Dobrze, idziemy na sojusz. Zostaw tego gościa. Mieliśmy to głosować. No znowu nic nie przeszło. No i trudno i nie będzie. Bo już nie zdążę zrobić. Żądania zostały spełnione. Pora, by Lady Magdalena Wielka i krabi bandyta zawarli sojusz między miastem Madziogród a podziemnym krabim królestwem. Ostrożnie zbliżyła się do krabiego bandyty. Tego tam witaj, odezwała się do bestii. Jestem tu w sprawie tego, symboli wdzięczności, czy czegoś takiego.
Krabi bandyta skinął lekko głową. Lekki uśmiech uniósł kąciki jego krabich ust. Jeden z mniejszych krajów przesunął się naprzód i Lady Magdalena Wielka dostaje od niego wspaniałe wąsy wykonane na wzór fantazyjnych wąsów samego krabiego bandyty. Sojusz został zawarty. No i pięknie. Te wąsy oznaczają nasz sojusz. Założę je i będę się kąpać w chwale bezpiecznego, silnego miasta Madziogród. Proszę cię, nie zakładaj tego. No dobra, załóż, to wygląda jak pijawka w ogóle. Znakomicie. Ale mamy to. Dobra, skończyliśmy to zadanie. Pięknie. Ile mamy? 40. Możemy coś tu postawić. Cmentarz i jaskinia. Dobra, to na razie, nie? Czekajcie, co my tu możemy? Bo mamy 40. Tu co dają? A to za 50, świątynię jakubińską. Tu dają las, który już jest. Tu za 50. Pawilon wszechwidzącego. A to? Latarnie. I tutaj mamy młyn. To wiecie co? Postawimy sobie tą tutaj pawilon wszechwidzącego. Ustaw. Pawilon to elegancki monument uświęcony wszechwidzącemu i służy jako dowód wiary ludu. No to dobrze, no to się cieszę. I co, robimy jakąś kolejną misję? Czeladnik kowala, podejrzewam, że to kowalem by szło, tak? Może zajmijmy się szynszylami? To jest, słuchajcie, droższe. Podejście ciężki metę i szynszyla wszechwidzącego. Ale to ma więcej PZ. A to ma tylko hajs w sumie. Dobra, weźmiemy sobie to. Ale dlaczego kowalem? Ja nie chcę kowalem. Ja chciałam jeszcze Madziu, żeby ona ten. No bo czeladnik kowala to przecież też będzie raczej tak. Kowalem. Nie chcę kowalem. A niebezpieczne umysły? Zakaż? A tu Magdaleną byśmy grali. No dobra, no mamy takie zadanie, no to trzeba podpatrywać Wojciech. Czyli dwójko będziemy teraz grać? No okej, zobaczymy, co z tego wyniknie. I droga Lady Magdaleno, ja bym ciebie prosiła, tak, zdejmij te wąsy. Załóż, nie zakładaj. Dobrze, to tak. Generalnie, gdy Lady Magdalena Wielka myśli o stanie swojego królestwa, czuje zadowolenie. Lud zna swoje miejsce i wszystko toczy się zgodnie z rozkazami. Ale ostatnio zauważa, że zamek nie jest tak schludny jak zwykle. Ponadto strawie przygotowywanej przez jej służących brakuje smaku. Najwyraźniej służący rob, nie rob, zajmuje się jakimiś innymi sprawami, a ponieważ trudno znaleźć dobrą pomoc, Lady Magdalena Wielka postanawia odkryć źródło problemu. Dobrze, mamy tak. Porozmawiać, czy my mamy... Nie, podpatrywać w Wojciech. Tutaj jest podpatrywacz nasz Wojciech. W las. W ścianę. Jest trochę głodny, ale to nic. Ale najpierw, zanim co do czego, to tak. Aha. Ten mi się zatrybił. Spoko. Wiecie co, ja bym po pierwsze... Tędy. No, na górę chcę. Dobra, to niech królowa tutaj sobie wróci. Ale wcześniej tych stołów nie było, nie? A, bo my jesteśmy w sali bankietowej, okej. Okay. Dobrze, ja chcę tutaj na górę, bowiem... Kto mi strawę zajumał? Jeść! Ja rozumiem, że rop nie rop, ale trudno. Co dostałam tą razą? Zupę grzybową. Ani chyba chce mnie otruć. Na bank. Dobra, najadłaś się, najadłaś. To teraz się kimnij. I ja chcę jeszcze właśnie, zanim zacznę to zadanie, w podróż się udać do tych i zobaczymy, co tam dają. No, a ten niech sobie na razie poczeka. Czy ja muszę nim też się opiekować? Gdzie ty jesteś? Gdzieś ty poszedł. A dobra, rób sobie, co chcesz w sumie. Co?
Gdzie ty jesteś? No, bo ty tutaj w kwaterze szpiegów siedzisz. Dobra, to sobie tam siedź, sobie radź. Dobra, zaraz wstaniemy, to sobie z nim porozmawiam. Czy ja to mogę? Mogę sprzedać. Ja to zielsko na razie posprzedaję, bo po to je w sumie zbierałam. Czy ja mogę wszystkie? Mogę. O, i pięknie. To sobie zostawię, to sobie też wywalę. Rybcia też, nara. Co tu było? O to, to, to. To są przyprawy, a to nasiona. A, to też niech sobie idą. Zawsze, wiecie, dodatkowa kasa. Chociaż na brak jej nie będziemy narzekać, bo mamy prawie 5 tysięcy. No śpi, śpi królowo, zaraz tutaj sobie z tym pogadam, a potem sobie popłyniemy gdzieś. Może najpierw popłyniemy? Dlaczego by nie? Dobra, wstawaj, królowa, jesteś już wyspana, a my sobie idziemy tu, dobra, tamten niech sobie coś robi, a my popłyniemy do tego Alfestrowa. No w sumie nas zapraszali, tak, w ramach podziękowania. Dostaliśmy drogą mapę za free. To tylko korzystać. Zobaczymy, co nam tam dadzą. Czy my cali wrócimy z tego wszystkiego? Szaleniec na bocianym gnieździe znowu wrzeszczy o jakiejś tajemniczej wyspie na horyzoncie. Żadna taka wyspa nie widnieje na mapie. Zebrana załoga ochoczo patrzy na śródokręcie, czekając na decyzję, jaką podejmie Lady Magdalena Wielka. Zbadaj. Na tych morzach było oczywiście mnóstwo nieoznaczonych wysp. Magdalena słyszy szalone plotki o nich od załogi. Kto wie, co może... można było tam znaleźć. Trzymaj się kursu. Plotka o tajemniczych wyspach i zakopanych skarbach są tylko majaczeniami spalonych przez słońce, przeżartych grogiem żeglarzy, którzy mają za dużo wolnego czasu. Ta sytuacja wymaga dobrego dowództwa w starym stylu. Lady Magdalena Wielka utrzymuje kurs. A ja idę zbadać. O, Magdalena pozwoliła załodze zbadać wyspę i po godzinach szukania i eksploracji znaleźli dawno zaginiony skarb piratów. Wszyscy mieli wiele... uciechy, tańczą w złotych simoleonach. No, dostaliśmy kasę, dostaliśmy PD i jesteśmy rozweseleni, czyli całkiem spoko. Podczas tej podróży nie doszło do żadnego handlu, co za wstyd. No dobra, skoczymy w takim razie jeszcze do tego. A to co, to, ale potem ja jeszcze mogę to sobie na to popłynąć, czy już nie? Po krótkiej przerwie w celu naprawienia porwanego żagla podniesiono kotwicę. To, do czego zwykle wystarczyła jedna osoba, stało się próbą sił, gdy czterech żeglarzy mocowało się, by wyciągnąć kotwicę z wody. Dzięki pomocy, jakiej udzieliła Lady Magdalena Wielka, zdołali wyciągnąć ją na pokład, gdzie dokonali niezwykłego odkrycia. Kotwica była taka ciężka, ponieważ zahaczyła o dużą skrzynię ze skarbem. Uszkodzona skrzynia otworzyła się łatwo, rozsypując złoto i kosztowności po całym pokładzie statku. Wkrótce Lady Magdalena Wielka była już otoczona przez całą załogę przyglądającą się skarbowi. Weź to wszystko. Wyprawę zaplanowała i opłaciła Lady Magdalena. Cały zebrany w jej trakcie łup słusznie jej się należy. Rozdziel to. Żeglarze już bardzo dobrze przyjrzeli się skarbowi. Najlepiej będzie rozdzielić go wśród załogi. Ja bym rozdzieliła. Gdy Lady Magdalena Wielka zgodziła się rozdać skarb wszystkim na pokładzie, załoga wzniosła okrzyki na wiwat i obwołają bohaterkę. Gdy skarb został rozdzielony, zbliżyli się do niej załogant i wręczył dziwny kawałek skręconego metalu, który znalazł w swojej części skarbu. Tajemniczy fragment metalu mamy, hojna, 10 punktów sławy, 50 PD i jeszcze hajs. Dobra, to jest to. O, zaniesiemy naszemu piźle. On będzie wiedział. Dobrze. No i dobra, to czekajcie. No, zaleźliśmy. Czyli możemy tylko morze patrolować. To ta mapa była taka jednorazówka. No wstyd jakiś. Dobra, najpierw zanim zajmiemy się jeszcze tym, weźmiemy tutaj na lokalizację, bo musimy upolować misia i spisać dwa nowe prawa. Dobrze. Co wy się tu klepiecie, kobiety? Tak, na plaży to sztuki sielu nawet nie ma. Dobra, śmigaj do lasu. Aha, to ty tędy miałaś przejście. Czy ty masz owsiki? Nie, ty jesteś po prostu głodna. Zaraz sobie zrobisz zupę z niedźwiedzia. Obróć to tędy, proszę. Poluj na wielkiego niedźwiedzia. Ale sobie tak chcę ładnie to obrócić. O! Ubijemy misia, zrobimy sobie... O, mamy strawę. Znaczy mamy mięso na strawę. Chodź, śmigaj szybko, bo tutaj już mi burka, tak, w brzuchu. Tutaj jest garnioł.
Dawaj, robimy zupę z niedźwiedzia. Okej. No, wyszło całkiem niezłe. Okej, i teraz ja poszłabym spisała te nowe prawa. Tu. Będziemy mieli te dniówki z głowy. Dobra. I idziemy z tym sobie pogadać. Jaki on tu może mieć problem, ten człowiek, tak? Przykro mi, wasza dostojność, to nie miało zwrócić waszej królewskiej uwagi. Ostatnio mam problemy z moim synem. Odmawia wykonywania swoich obowiązków, ponieważ nie puszczam go na lekcje, które od niedawna prowadzone są na rynku wielkim. Obiecuję pracować lepiej. Co tu mamy zrobić? Napisz sekretne polecenie szpiegowania klasy. Okej, to pewnie tu będziemy mogli. Tak. Kogo my tu nowego mamy? Kupiec Wojsława, służka Święsława i posługaczka Włodzisława. Same sławy tu u mnie. Te, gdzie mi się tu bijecie? Włodzisława z tą, ze Świętosławą. No. Trzeba to dostarczyć. To co, przez to? Tak, to chyba tu. Chyba to będzie, dobra. No fajne jest to, że teraz mamy dwóch simów do sterowania w tej akcji. Dobrze. O, teraz my, mam rozumieć, poszukamy tajnej przesyłki, tak? Tak. To Lady, bo ty taka troszkę niewyspana, póki nie masz co robić, idź sobie tutaj w kimę. A ja tutaj sobie panie! Co tobie dolega? Jakie ty masz cechy, człowieku? Rycerskie kwiarzeczy poszukiwać przygód. Piotranin. No mamy tylko na razie jeden kościół, więc w sumie to ty tutaj wiele nie masz do powiedzenia, tak? A, bo my mamy jeszcze zostaw tajną przesyłkę. Dobra, to jak tu idziemy, to od razu to zostawimy. O tu. To może nawet najpierw to zrobimy, żebyśmy czasowo zdążyli. I teraz... on chyba już to wziął. I zostaw to. Dobra. A tu co chciałeś? Okradnij wędrownego kupca. To jest w szpiegu? Tak, okradnij. Dobra, zrobimy to. A to mamy co? Słuchaj lekcji instruktora na rynku. Dobra, zaraz to zrobimy. Dobra. Okradliśmy. Spoko. To teraz idziemy, posłuchamy sobie lekcji. A o czym oni tutaj huczą? Czy to nie jest nasz Justynian? Myślałam, że to kto inny. Jezu, ile on już nawijał? Dobra, mamy to. Więc smok i tak zjadł Sir Bogumiła i dlatego to bardzo ważne, by myśleć samodzielnie, klaso. To najważniejsze spośród wszystkiego, czego was uczę. Dobrze, to teraz co mamy? Powiedz sobie o sobie o lekcję. Dobra, to wracaj do domu. O, tutaj mamy... A, bo ona jeszcze pewnie śpi. Jesteś już wyspana, wstawaj. Ty nie strugaj tu, głupa, tylko... No... Jest, powiedz o lekcjach. Dobra. To sobie możemy darować. O. To bardzo ciekawe wieści, podpatrywacz Wojciech. Powiadasz, że uczy niezależności? Muszę porozmawiać z nauczycielem i ustalić, co robić. Dobrze, więc teraz Lady Magdalena leci porozmawiać sobie o lekcjach. Choć tu królowo cię tutaj popilnuje. Co to za piękniś przede mną leci? Rupert! Piękny. Ja powinna mieć jeszcze koronę. Sporo tych dzieciaczków w królestwie jednak mamy. Lady Magdalena Wielka, co za radość, że jesteś tu z nami. Dzieci zawsze mogą skorzystać na tym, że uczą się myśleć i działać samodzielnie, nie uważasz? Edukacja daje im nadzieję, że to na to, że wydostaną
dostaną z życia więcej, chyba zyskają jakąś. Dobra, i tutaj mamy teraz decyzję. Jak ma odpowiedzieć Magdalena? Zmierzę do szkoły całą moją królewską potęgą. Tym trzeba się zająć delikatnie, dyskretnie. Dyskretnie. Powiedz, by zakończono lekcję. Uprzejmie odmawiam. To ważne, aby dzieci doskonaliły się, aby mogły być kimś więcej niż bezmyślnymi sługami królestwa. Pomyśl o dzieciach. Okej, czyli teraz wracamy do Wojciecha. Ale która to będzie? Chyba, że on od razu to ma. Nie, nie ma tego. Zbadaj? No to. Dobra, śmigaj. Ja powinnam mieć tutaj, wiecie co, jakąś karocę. Tyle, co ona się natupta. Dobra. Ty idź to ogarnij. Dlaczego Ostrawę? Przepraszam, gdzie się mój sługa zajmuje? Sama sobie znowu mam piścić? Na biurku nic nie mam. Dobra, sama sobie zrobię. Łaski bez. Bo to niedźwiedzie polowałam. Dobrze, instruktor, podsłuchaj i okradnij. Dobrze, lecimy jeszcze, może uda nam się to dzisiaj zrobić. Szpieg, okradnij, okej. No, tutaj do niego. Ja przez ten czas się najem. Pierwsza w nocy i my takie rzeczy musimy robić. Patrz, co tam dają. Ha, niewiele tutaj poza jego podręcznikiem do nauki. Może monarcha będzie miał z tego jakiś pożytek. Okej, okay, i teraz jeszcze mamy szpieg. Ale nie pieniądze, my mamy podsłuchiwać. Będzie we wrednych? Nie. Powinno być w szpiegu, tak? No ale już go okradliśmy raz. Dlatego, że on nic nie głosi. Teraz... Jest podsłuchy, widzicie? No dawaj go jeszcze podsłuchuj. Wiecie, teraz średnio coś gada. Podejdź tu bliżej. A, bo ty zmęczony. A nie jeszcze tak mocno zmęczony jesteś. Z głodu też nie umierasz. Dobra, kraść go nie kradnij. Podejdź tu jeszcze. Może on musi z kimś innym gadać. Tak. Jest. Ten gość jest Piotraninem. Może zdołamy to jakoś wykorzystać przeciwko niemu. Dobrze, idziemy donieść. Przygotuj raport. Co ja robię przez ten czas? Nic nie robię ambitnego. Ale jestem najedzona. Najlepszy przyjaciel. Fajnie. Dobrze, to czekamy na niego. Idziesz tu do mnie? Chodź. Chodź, to ci położę spać. Weź się... Nie macaj ze mną. Dobra robota, możemy to wykorzystać, by podkopać zaufanie do lekcji. Herald rozgłosi o tym, że instruktor Justynian jest pobożnym Piotraninem. Dokonaj pewnych zmian w tym podręczniku, aby nauczył rzeczy oburzających i błędnych. Ponadto, zanim oddasz księgę, zainfekuj ją wszami. Jak milutko. Dobra, co ja mam zrobić? Powiadam tę osobę. Gdzie jest ta osoba? Halo? To może on musi ma najpierw porobić ten podręcznik, nie? Manipuluj podręcznikiem. A, czekajcie, bo może królowa by jakoś... Dalej nie może strawy. Dobrze, to ten sobie sam zaraz ugotuje w takim razie. No jakżeby to inaczej. Co ty tu robisz? Z czego ci się ta pleda nabija, tak? Zobaczymy, jak on spróbuje nauczyć z dodanymi przeze mnie bzdurami. Pora włożyć między te strony nieco wszy i wszystko będzie gotowe. Dobrze, to teraz tak. Zainfekuj podręcznik. Dowiedz się, czy żebraczka Alberta ma wszy. Żebraczko Alberto. Gdzie się sytuuje żebraczka Alberta? Tu się sytuuje. Zapytaj o wszy. Królowo, czy ty czegoś potrzebujesz? Nie potrzebujesz, więc dobra. To my idziemy z naszym szpiegiem. Masz wszy? Daj wsze.
Och, moje wszynie będą tanie. Spędziłam lata na ich hodowli. Powiedzmy 20 simoli. Zapewni ci dość wszy do założenia zdrowej kolonii. Co ma zrobić podpatrywać Wojciech? Nie mogę uwierzyć, że zamierzam kupić wszy, które ma żebraczka Alberta. Nie mogę uwierzyć, że zamierzam ukraść wszy. Dobra, kup. To jest, słuchaj, w dobrej wierze, tak? Daj. Daj wsze. Dziękuję. Jesteś teraz dumnym właścicielem pierwszorzędnych wszy, mój przyjacielu. Powodzenia. Dobrze, więc teraz tak. Narzędzia na moim stole robotniczym mogą zapewnić... Dobra. Wiesz co, ty idź lepiej do domu. Zjesz coś. Znaczy, zobaczymy, jak szybko ci się uda te wszy zainfekować, tak? O, mamy nowe zadania. To Lady też ma nowe zadania? Też ma. Co Lady robi? Wydać edykt jak zwykle i posłuchaj trzech petycji. Dobra, udzielaj tutaj audiencji. A my idziemy. Tu. Gdzie jest ten nasz stół? To? Nie, to jest to dzienie. Czy my tu mamy jeszcze... O, tu coś jest wyżej. Uzupełnij, pisz tajne akta, ćwicz, uważ. Może tu jest uzupełnij. Mogę to i mogę to? Nie, nie mogę. Wyrabiaj obiekt, o. Petycja do monarchy. Turniej króla pucharu. Dobra, zasponsoruję wam te zawody. O, jesteśmy z simem ludu, pięknie. Wyrobiłeś ten zatruty? Dobra. Wiecie co? Ja myślę, że my się zajmiemy tym w kolejnym odcinku, bowiem on jest tutaj nam straszliwie głodny i jest go aż wręcz szkoda. I on sobie tutaj na szybko kaszę zrobi, bo mi jeszcze tutaj umrze i nic z tego naszego tajnego planu nie będzie. No więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.